Ten odcinek chciałbym rozpocząć nieco inaczej, może trochę swobodniej. Dlatego zapytam was, czy oglądaliście lub znacie film Emmett Will? Jeśli nie, przytoczę mniej więcej fabułę. Jest to horror, w którym młode małżeństwo z trójką dzieci wprowadza się do domu, w którym po jakimś czasie za sprawą złego ducha dochodzi do wielokrotnego morderstwa. Spytacie, czemu przytaczam fabułę tego horroru? A nie przypadkowo. Historia, którą dziś opiszę, była podstawą pod ten właśnie film. Sprawa ta, gdy ją opracowywałem, wydawała się jasna. Doszło w końcu do skazania podejrzanego. Jednak w pewnym momencie zostałem poddany sporej niepewności, wraz z pojawiającymi się kolejnymi faktami tej historii. Zaciekawieni? To zapraszam do odsłuchania odcinka pod tytułem Potwór z Emmett Will. Jak wszystko na tym świecie ma swój początek, tak i teraz zacznę od samego początku. Historia ta rozpoczyna się wraz z dniem 26 września 1951 roku, kiedy to na świat przyszedł Ronald Joseph Defoe Jr. Start w życie nie był łatwy, choć nie chodziło o pieniądze, tych nie brakowało. Problemem był ojciec, choleryk skłonny do przemocy wobec swojej rodziny. Nie przebierał w środkach. Nie chodziło o zwykłe klapsy, ale regularne ciosy wymierzane w dzieci, przed którymi chroniła jedynie matka. To ona miała w tej rodzinie najbardziej i najczęściej posiniaczone ciało. Mąż notorycznie oskarżał ją również o liczne zdrady, bez jakichkolwiek dowodów. Ronald jako najstarszy syn również nie miał taryfy ulgowej. Jako dziecko przyjął wielokrotnie mocne uderzenia swego ojca, z pozoru znanego jako człowieka sukcesu. Jednak nie tylko w domu Ronald miał ciężko. Chodząc do szkoły podstawowej był małym i otyłym chłopcem, co nie umknęło uwadze innych dzieci. Obrażali go, gnębili psychicznie i fizycznie. Nadali mu przydomek Butch. Jednego razu został zraniony nożem przez innego dzieciaka. Gdy tylko te sytuacje doszły do uszu ojca, doradził synowi się bronić i nie dopuszczać do takiej sytuacji. Miał się postawić i nie dawać sobą pomiatać, mimo że w domu było zupełnie odwrotnie. Miał być posłuszny, kajać się i pozwalać na ciosy. Dopiero po przeprowadzce na Long Island, gdy Ronald rozpoczął naukę w gimnazjum, sytuacja uległa zmianie. Chłopak stawał się mężczyzną, wyrósł, już nie był miękkim i małym chłopcem, który pozwala sobie na terror ojca. Od tego momentu podczas kłótni obaj stawali naprzeciw siebie i prowadzili pojedynki bokserskie. Syn coraz bardziej wydawał się w ojca. Był wybuchowy, agresywny i ciężki do opanowania, jednak na swój sposób inny niż znany z podobnych zachowań Ronald Senior. W momencie, kiedy Junior ciężko pobił swoją siostrę Dan, rodzice postanowili wysłać go do psychiatry. Jednak ten nieskłonny do terapii za nic miał rady i pomoc. Ta metoda zmiany zachowania Ronalda Juniora nie poskutkowała. W zanadrzu mieli inny pomysł. Pieniędzy nie brakowało, więc postanowili, że dadzą swemu synowi wszystko, czego tylko sobie zażyczy. Życzenia były różne. Motor wodny, którym pływał na rzece w pobliżu domu, gotówka, samochód, co oczywiście nie przyniosło żadnych rezultatów. Nastoletni syn zakończył swoją edukację na początku szkoły średniej. Brał narkotyki i kradł. Pewnego razu na polowaniu mierzył ze strzelby do jednego ze swoich kolegów. Minę miał przy tym taką, jakby to nie miał być zwykły żart. Kolega doznał prawdziwego, panicznego strachu. W ułamku chwili, gdy tylko spostrzegł wymierzoną w siebie lufę strzelby, podnosząc głowę i spoglądając w oczy Juniora, spostrzegł w nich żądzę mordu. A on sam zaczął histerycznie uciekać. Po chwili, gdy tylko kolega zniknął mu z oczu, Ronald opuścił strzelbę, by na ponownym spotkaniu zapytać go, czemu przed nim uciekał. Mając 18 lat, rozpoczął pracę w salonie samochodowym swego ojca, gdzie specjalnie się do swoich obowiązków nie przykładał. Jednak nawet gdy do pracy nie przychodził, wypłata zawsze była taka sama. Pieniądze wydawał na utrzymanie samochodu, narkotyki i alkohol. Innymi słowy, korzystał z życia i niczym się nie przejmował. Początkiem stycznia 1971 roku na drodze Ronalda stanęła niejaka Geraldine,
która w grudniu 1973 roku zaszła z nim w ciążę. Ronald Senior naciskał na ślub, który odbył się 17 października 1974 roku. Założenie własnej rodziny nie zmieniło praktycznie nic w relacjach ojca z synem, a nawet ich relacje jeszcze się pogorszyły. Kłótnie bywały na porządku dziennym, jednak nie tylko relacje z synem uległy zmianie na gorsze. Do kłótni dochodziło również między samymi rodzicami. By ukazać, jak złe były relacje w rodzinie, przytoczę pewną sytuację, która miała miejsce podczas jednej ze sprzeczek. Pewnego wieczora, gdy miała miejsce intensywna i wręcz agresywna kłótnia rodziców, Ronald Junior wyszedł ze swojego pokoju, trzymając w ręce strzelbę kalibru 12. Naładował broń. Nagle pojawił się obok swoich rodziców. Zostaw ją w spokoju, zabiję cię, gruba świnio. Właśnie tak. Podniósł broń, wycelował lufę w stronę swojego ojca i nacisnął spust. Z niewiadomych przyczyn broń nie wystrzeliła. Jednak był to moment, który spowodował nawrócenie Ronalda Seniora. Kościół i wiara stały się dla niego na tyle ważne, że w swoim ogrodzie postawił kilka kapliczek. Widywany był przez sąsiadów podczas modlitwy w jednej z nich. Jednak nawrócenie ojca nie sprawiło, że relacje z synem się poprawiły. Nadal było tak samo źle, jak nie gorzej. Butch nie był zadowolony z pracy u ojca, a raczej z wypłaty, którą otrzymywał. Doszło do sytuacji, gdzie pieniądze należące do firmy zostały przez niego zdefraudowane. Pomagał mu w tym procederze jego współpracownik. Oczywiście tłumaczenie syna, że zostali napadnięci i pieniądze skradziono, zostało poddane w wątpliwość z uwagi na charakter Ronalda. Szybko wyjaśniło się, że pieniądze zostały co prawda skradzione, ale nie było żadnego napadu, a napastnicy byli zarazem rzekomymi ofiarami w tej sprawie. Gdy tylko Junior przyznał się do kradzieży, wykrzyczał ojcu w twarz, że go zabije, po czym odjechał. 14 listopada 1974 roku. Była ciemna, głucha i spokojna noc. Jedynym, co zakłócało ciszę, były pojedyncze przejeżdżające samochody. Cała okolica nie dawała oznak życia. Jednak czemu tu się dziwić? W końcu był środek nocy. Tylko jedna osoba nie umiała zasnąć. W jednym z pokoi przy zgaszonym świetle siedział w fotelu młody mężczyzna. Rozmyślał, nie spieszył się. Miał sporo czasu, zanim ktokolwiek wstanie z łóżka. Nikt mu nie przeszkodzi w tym, co zaraz planuje zrobić. W pewnej chwili dynamicznie wstał z fotela, jakby każda upływająca sekunda miała odwlec go od zamierzonego celu. Podszedł do szafy, w której trzymał broń. Wyjął ją i wyszedł z pokoju. Pierwszym miejscem, gdzie się zatrzymał, był pokój rodziców. Stanął zaledwie metr od śpiących małżonków. Wycelował w ojca, po chwili nacisnął spust. Natychmiast wymierzył lufę w stronę matki. Znów wystrzelił pocisk. Szybkim krokiem kierował się do kolejnych pokoi, gdzie spało jego rodzeństwo. Po czym wszystkich, jeden po drugim, wymordował. Ale na tym nie poprzestał. Musiał zadbać o alibi. Wziął prysznic, zmienił ciuchy, a zakrwawione spakował wraz ze strzelbą. Broń wyrzucił do rzeki, natomiast ubrania do kanału ściekowego. Następnie pojechał do pracy. Była już 6 rano. Zadbał również o inne pozory. Próbował kilkukrotnie dodzwonić się do domu. Oczywiście bezskutecznie. W końcu zmarli telefonu nie odbiorą. W późniejszych godzinach telefonował do znajomych, umawiając się na spotkanie. Przypadkiem po drodze spotkał też kilku ze swoich bliskich kolegów. Wszystkim opowiadał, że martwi się tym, że nikt w domu nie odbiera telefonu, a na podjeździe znajdują się samochody, więc ktoś w domu powinien być. Następnie udał się do baru, gdzie spotkał kolejne osoby i ponownie opowiadał, jak martwi się tym, że w domu nikt telefonu nie odbiera. Po kilku chwilach oznajmił, że przyjedzie pod dom i wybije szybę, by dostać się do środka. Jak powiedział, tak zrobił. Po niedługim czasie znów pojawił się w barze i przerażony opowiadał, co zastał na miejscu. Wezwano policję.
Oczywiście początkowo nikomu nie przyszło na myśl, że to sam Ronald Jr. stoi za masakrą we własnym domu. Jednak gdy emocje już nieco opadły i rozpoczęli analizowanie sprawy, zaczęto brać pod uwagę historię wykroczeń, zachowanie i charakter jedynego ocalałego. Pytano go, jak spędził ten dzień, gdzie bywał i w jakich godzinach. Dosyć szybko można było określić, w jakich godzinach przebywał w domu i o jakiej porze doszło do morderstw. Ten czas się pokrywał. Zgony nastąpiły około godziny 3 nad ranem, a Ronald wyszedł z domu około godziny 4. Więc w czasie zabójstw przebywał w domu, a jednak przeżył. Zostały odnalezione łuski broni, które pasowały do tej, jaką Ronald posiadał. Kaliber był identyczny. Policja dowiedziała się o posiadanej broni przez przypadek. Podczas oględzin jego pokoju odnaleziono futerały na broń. W jednej z nich miała się znajdować odpowiadająca pociskowi strzelba. Butch był zmuszony przedstawić inną wersję wydarzeń, w której nadal pozostawał ofiarą. Wskazał dwóch sprawców tego morderstwa, utrzymując, że kazali mu przemieszczać się po kolejnych pokojach razem z nimi i patrzeć na każdego członka rodziny, który na jego oczach umierał od strzału z jego broni. Policja naciskała na Ronalda, wskazywała nieścisłości w jego zeznaniach. W końcu przyznał się do zamordowania całej rodziny. 2 tygodnie później Ronald Joseph Defoe Jr. został skazany na dożywocie. Można by powiedzieć, że historia dobiegła końca. W końcu wina udowodniono, a sam podejrzany przyznał się do zarzucanej mu zbrodni. Sprawę można zamknąć. Ale co jeśli wam powiem, że przebieg wydarzeń ustalony przez śledczych mógł być zupełnie inny od tego, który przed chwilą opisałem? By omówić to dokładniej, trzeba powiedzieć o kilku ważnych rzeczach. Policja z okolic Emmitville ma znacznie wyższy współczynnik przyznawań się do winy niż w innych stanach. Mówiąc znacznie, mam na myśli stosunek od 55% do 74% w innych stanach, a 94% w Suffolk, pod który należy Emmitville. Różnica nie jest na poziomie błędu statystycznego, a wynik 94% jest najwyższy na świecie. Dochodzą również informacje na temat brutalności tamtejszej policji, ogromnej surowości sędziów i coś, czego wam wcześniej nie powiedziałem. Gdy aresztowano Ronalda Juniora, był, że tak powiem, w stanie nienaruszonym. Gdy jednak pojawił się na sali rozpraw, twarz miał opuchniętą, rozciętą wargę, odnotowano sporej wielkości siniaki na ciele. Jednak w tamtym czasie nikt się tym nie zainteresował. Ważne było, że sprawa została zamknięta, a sprawcę ujęto. Świadkowie również po latach przyznają, że byli maltretowani przez tamtejszą policję w celu uzyskania odpowiednich zeznań. Policjanci zaangażowani w śledztwo po latach sami przyznają, że wykonali kawał dobrej roboty i nie mają sobie nic do zarzucenia. Po dłuższym czasie również wychodzą na jaw kontakty Ronalda Juniora ze swoimi krewnymi, których notabene posądzono o konszachty mafijne. Mieli złożyć propozycje z tych nie do odrzucenia. Zrzeczenie się prawa do majątku rodziny i podpisanie dokumentu czyniącego jego dziadka administratorem tego, co pozostawił po sobie Ronald Senior. Jeśli odmówi, pewnego dnia w więzieniu przyjdzie do niego ktoś, kto odbierze mu życie. Nie było innego wyjścia. Musiał podpisać ten dokument. W ramach rekompensaty dziadek opłacał adwokatów, przy czym sugerował, w jakim kierunku ma być prowadzona linia obrony. A kierunek był jasny. Niepoczytalność i zamknięcie w zakładzie psychiatrycznym. Z początku były to tylko sugestie. Podczas zbierania materiałów dowodowych mających świadczyć o niepoczytalności natknięto się na koszulę nocną siostry podejrzanego. Były na niej ślady prochu strzelniczego świadczącego o tym, że musiała z broni strzelić przynajmniej raz. Z tych informacji rodzina Juniora się jednak nie ucieszyła. Wręcz przeciwnie, byli wściekli. Następnego dnia, w dziwnych okolicznościach, przeszukano samochód obecnego adwokata Ronalda. Znaleźli niezarejestrowany pistolet i aresztowali. W jego miejsce znaleziono innego obrońcę. Ten, prawdopodobnie zdając sobie sprawę z tego, że aresztowanie jego poprzednika nie było przypadkiem, do tematu koszuli nocnej nie wracał. W późniejszym czasie rodzinie podejrzanego nie przypadł do gustu sędzia,
więc zasugerowano mu odstąpienie od sprawy, co ten uczynił. W jego miejsce pojawił się inny sędzia, bardziej przychylny rodzinie, a nie samemu podejrzanemu. Sprawa po pierwszym wydaniu wyroku toczyła się latami. Sam Ronald sobie też nie pomagał, cały czas zmieniając swoje zeznania. Jednak w pewnym momencie trzymał się kurczowo jednej wersji wydarzeń. Zeznanie pod przysięgą złożył 27 lipca 1990 roku. Wraz ze swoim kolegą chciał wyjechać na Florydę. Chętną do tego wyjazdu również była siostra Ronalda, Dan. Była ona znana ze swojego podobnego do brata i ojca charakteru. Wybuchowa i nieokiełznana w stanie zburzenia. Brała również narkotyki, co tylko potęgowało jej zachowania. Dan chciała otrzymać zgodę rodziców na ten wyjazd, jednak zgody nie otrzymała. W sumie spodziewała się tego. Nienawidziła rodziców, jak i swojego najstarszego brata Ronalda Juniora, od którego to brała pieniądze. Tego dnia Junior wraz z kolegą zostali u niego na noc. Pili alkohol i brali narkotyki. W pewnej chwili usłyszeli strzały. W jednej chwili wybiegli, by sprawdzić, co się dzieje, przechodząc przez kolejne pokoje. Znajdowali kolejne ciała domowników. Nie odnaleźli jedynie ciała siostry Juniora. Spotkali ją w sypialni na drugim piętrze. Trzymała w ręku broń. Butch starał się jej odebrać strzelbę, jednak podczas szamotaniny wystrzelił pocisk wprost w głowę dziewczyny. Po wszystkim kolega Ronalda wyjechał. Zmienił nazwisko i założył rodzinę. A on sam trafił do aresztu. Należy wspomnieć, że podana przed chwilą wersja wydarzeń została po latach potwierdzona przez dawnego znajomego. Jednak nie zeznawał w tej sprawie. Jego żona o niczym nie wie, a policji, jak sam wspominał, nie ufa. Prawdopodobnie obawia się, że i on zostałby pociągnięty do odpowiedzialności mimo utrzymywanej przez niego niewinności i zapewnienia o prawdziwej wersji wydarzeń podanej przez Ronalda Juniora. Wspomnę tylko, że podczas przeprowadzanej inspekcji służby policji koszula nocna Dan, na której odnaleziono proch strzelniczy, mający świadczyć o wystrzeleniu przez nią przynajmniej jednego pocisku, miała zostać zniszczona, by po jakimś czasie, w trakcie przeszukiwania materiałów dowodowych do innej sprawy, została odnaleziona w nienaruszonym stanie. Wcześniej na wniosek Ronalda Juniora miała zostać poddana badaniom, na które sędzia przystał pod warunkiem, że znajduje się ona w magazynie, gdzie trzymano materiały dowodowe. W tamtej chwili jednak nikt jej rzekomo nie odnalazł i sugerowano jej zniszczenie. Jak się okazuje, materiał dowodowy istniał i to w stanie pozwalającym na jego zbadanie, czego jednak mimo słów sędziego nie zrobiono. Ronald zaoferował przeprowadzenie badania na jego koszt, jednak to niczego nie zmieniło. Ronald Joseph Defoe Jr. latami próbował oczyścić się z zarzutów. Nie wszczynano jednak dodatkowego śledztwa. Po 25 latach spędzonych w areszcie zmarł 12 marca 2021 roku, w wieku 69 lat. Tak się kończy ta historia. Czy Junior był winny śmierci swojej rodziny? A może podczas szamotaniny z siostrą nieumyślnie ją zabił, kończąc tym samym masakrę w ich domu? Prawdopodobnie nie dowiemy się tego nigdy. Przez tyle lat nie przeprowadzono badań materiałów dowodowych, w której posiadaniu byli śledczy. Komuś ewidentnie zależy na tym, by pozostało tak jak jest. Gdy w grę wchodzą interesy i mafijne powiązania, których możemy się tylko domyślać, odnalezienie prawdziwego sprawcy schodzi na drugi plan. Choć nie wykluczam, że to Ronald wymordował swoją rodzinę, tak pewności nie mam, ponieważ nie wszystkie ślady zostały odpowiednio zweryfikowane, a wręcz były ukrywane. Jedynym, czego jestem pewien w przypadku tego śledztwa, to to, że było przeprowadzone w sposób nieprofesjonalny, a wręcz niechlujny i niezgodny ze sztuką. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. W związku z tym, że nadchodzą święta, jak i nowy rok, chciałbym Wam wszystkim życzyć wesołych i spokojnych świąt, jak i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję, że jesteście ze mną na tym kanale, że mnie odwiedzacie, zostawiacie komentarze, angażujecie się w mój projekt. Wiele to dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że kanał będzie nadal rósł i może w przyszłym roku dobijemy do 1000 subskrypcji, co jest moim pierwszym, a zarazem bardzo ważnym celem. Trzymajcie się, widzimy się po nowym roku. Pozdrawiam i do usłyszenia.